Pająki przerażają, fascynują i zaciekawiają nas ludzi. Człowiek zdołał już opisać 40 tysięcy gatunków. Jednym z nich jest sieciarz jaskiniowy, którego postanowiliśmy przedstawić Wam w tym odcinku. Sieciarz jaskiniowy, po łacinie Metamenardi, to jeden z większych pająków występujących na terenach Polski. Dorosłe samce osiągają około 10 do 13 mm bez odnóży. Samice są natomiast większe i mogą mieć około 11 do 17 mm długości. Pająki te występują w większej części Europy, pomijając Turcję i Iran. W Polsce jest on jedynym przedstawicielem rodzaju meta. Spotkać naszego sieciarza można w ciemnych pomieszczeniach, ponieważ pająk ten ma wrażliwe oczy na światło. Lubią średnią wilgotność i nie za niską temperaturę. Żeby była jak najlepiej sprzyjająca pająkowi, powinna leżeć powyżej 7 stopni Celsjusza. Kiedy temperatura spada poniżej zera, pająk może przemarznąć. Piwnice, jaskinie, szczeliny i inne skaliste, ciasne, ciemne pomieszczenia działają świetnie dla tego gatunku. Samice tego gatunku różnią się wyglądem od samców głównie opistosomą, czyli tylną częścią ciała. Samice mają tą część bardziej okrągłą, kiedy samce lekko owalną i wydłużoną, mniejszą. Kolor ciała jest rudobrązowy lub ciemnobrązowy. Opistosoma jest wyposażona w czarne charakterystyczne wzory na rudobrązowym tle. Odnóża są tego samego koloru, lecz są wyposażone w czarne kręgi. Odnóża mają również wystające czarne kolce. Pająki te konstruują sieci. Są one zrobione tak, by ułatwiły pająkowi poruszanie się po swoim terytorium. Sieci są szerokie na nawet 30 cm. W okresie rozrodczym, który zazwyczaj wypada na początek lata, wykluwają się setki pająków. Jesienią samice budują białe, zwisające kokony, w których składają jaja. Kokony zazwyczaj są wieszane w pobliżu sieci. W jednym kokonie samica może złożyć od 300 do 400 jaj. Sieciarz jaskiniowy jest klasyfikowany jako najbardziej jadowity pająk Polski. Jego jad nie zagraża ludziom, lecz ukąszenie jest bardzo bolesne. Miejsce ugryzienia puchnie, a ból jest porównywany do urządlenia przez szerszenia. Przy reakcji alergicznej sytuacja będzie oczywiście poważniejsza. Dziękujemy za poświęconą nam uwagę. Jeśli tego typu materiał na film Wam się spodobał, sugerujemy zostawienia subskrypcji, by kolejne ciekawe filmy Was nie ominęły. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!